Dzień dobry kochani, witam Was w Kawie na Stojąco w kolejnym odcinku dzisiaj imieninowym. A skoro imieniny, to powiem, że w prezencie chętnie przyjmuję filiżanki i książki w każdej ilości. A skoro o książkach, to właśnie dzisiaj będzie temat dotyczący książek, które chciałabym Wam polecić. Przygotowałam kilka pozycji z mojej biblioteczki, które polecę początkującym agentom, ale też innym moim znajomym, którzy nie są z tej branży, a ponieważ kilka mamy tytułów, które można wykorzystać w rozwoju swojej marki na, że tak powiem, innym szczeblu, na innej działalności. A na koniec mam jeszcze coś takiego totalnie na odmóżdżenie, może bardziej dla kobiet, także zapraszam. Więc pierwszą pozycją, którą chciałabym polecić, to będą dwie książki Łukasza Kruszewskiego. Marketing nieruchomości i marka agenta. Ta pierwsza myślę, że bardziej dla początkujących agentów, chociaż obserwując naszą branżę, to tutaj też jest duże pole na wykorzystanie takiej wiedzy z książki podstawowej dla również agentów, którzy już pracują na rynku bardzo wiele, wiele lat. Kolejna książka to marka agenta. Pozycja myślę, że obowiązkowa dla początkującego pośrednika. Bardzo ciekawy produkt, który mówi o tym, jak chcemy się wyróżnić, jak chcemy się wyróżnić na tle konkurencji, więc też fajne odniesienie można znaleźć do innej branży, ponieważ myślę, że tak bardzo ogólnie jest napisana dużo fajnych, ciekawych informacji, które można wykorzystać również w budowaniu swojej marki w innej działalności, a że marka osobista jest bardzo ważna w budowaniu wizerunku swojej firmy, to polecam jako punkt, jako pozycję naprawdę must have. Co jeszcze dla początkujących agentów? Książka Eklunda. To jest amerykański agent nieruchomości. Trochę traktuję ją z przymrużeniem oka, bo realia amerykańskie dużo różnią się od polskich realiów, więc dlatego z lekkim poczuciem humoru, ale fajna książka taka otwiera jakby oczy i myślenie o nieruchomościach w innej kategorii. To też się zachęcam, żeby po nią sięgnąć na takie powiedzmy rozluźnienie lub szukanie jakiegoś innej płaszczyzny rozwoju swojej działalności w nieruchomościach. Teraz jest taki trend, że ludzie dążą do wolności finansowej, często też właśnie inwestują w nieruchomości. Zresztą teraz, w tych czasach, kiedy w banku nie do końca opłaca się trzymać swoje oszczędności, to bardzo wiele osób kupuje nieruchomości, a co dalej z nimi robi, czy wynajmuje, czy sprzedaje dalej. Bardzo ciekawa książka, Nowoczesny inwestor Daniela Siwca, też polecam dla początkującego inwestora. I teraz ulubione moje książki Wojtka Woźniczki, którego serdecznie pozdrawiam. Myślę, że to nie tylko dla pośredników, nie tylko dla osób z branży nieruchomości. Sorry, że tak zerkam tutaj, ale właśnie widzę, że w kamerce, że mało się trochę kręci, ale już jest ok. Więc świetne pozycje, z których nauczycie się tajników negocjacji. Nauczycie się, jak sprzedawać. W ogóle polecam też, żebyście zajrzeli na kanał Wojtka na YouTube. Zresztą no, to jest człowiek charyzma, od którego bym kupiła dosłownie wszystko. Polecam te książki, jeśli macie swoją działalność, zajmujecie się sprzedażą, ale jeżeli jesteście w ogóle do codziennego życia. Tutaj są takie sztuczki, tipy Wojtek przekazuje, które naprawdę pomagają negocjować w takich codziennych sprawach, nie wiem, zakup samochodu, czy nie wiem, zakupy w galerii. Także polecam, świetne książki, zresztą bardzo fajny człowiek. Polecam sobie zerknąć też właśnie na jego wideo, żeby poczuć też tą energię, jaką on daje. I kolejna książka, którą chciałabym Wam polecić, to Sukces w relacjach międzyludzkich Aleksa Barczewskiego.
Aleks to jest naprawdę bardzo ciepły człowiek, który też polecam jego profil na Facebooku. Warto sobie zerknąć. A ta książka, myślę, że dla osób, które prowadzą swoje biznesy, ale również do takiego powodzenia w życiu codziennym, dostarczam tutaj wiedzę. Taką praktyczną też są tutaj różne ćwiczenia, które pomagają budować relacje z ludźmi, a jak wiemy, nie są one potrzebne tylko w biznesie, ale również w codziennym życiu. Więc super książka, bardzo fajnego człowieka, który dzieli się swoją wiedzą z młodymi ludźmi. Polecam, naprawdę warto zainwestować w książkę i też zachęcam do obserwowania na Facebooku. I jeszcze taka książka. Anna Urbańska, Mózg Fabryka Sukcesu. Kobieta pochodzi z Grudziądza, więc też tak, ponieważ Dawid jest z Grudziądza, więc gdzieś tam ten rejon jest nam bardzo bliski. Anna Urbańska jest neurocoachem, pomaga właśnie w rozwoju osobistym. Jeszcze ma też swoją inną książkę Otrzep kolana i biegnij. Akurat pożyczam teściowej, więc nie mam jej tutaj, żeby Wam zaprezentować, ale warto sięgnąć po te dwie pozycje. Też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o rozwój osobisty na różnych, że tak powiem, sferach. I tak jak obiecałam, że na końcu wspomnę o czymś dla takiego odmóżdżenia i relaksu, to polecam książki znakomitej powieściopisarki Dawida Kuzynki, Moniki Cieluch. Wspaniałe książki. Debiutem była Miłość szeptem mówiona. Później pojawiły się kolejne pozycje i czekam teraz za właśnie chyba jutro albo pojutrze jest premiera kolejnej książki. Mam już zamówioną, więc czekam tylko na dostawę z paczkomatu. Bardzo takie ciepłe książki o emocjach, o trudnej miłości, przyjaźni, więc bardzo fajne na długie wieczory czy na takie chwile, jak ja mam w czasie drzemki małego. Polecam. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Proszę udostępnijcie ten post, jeśli uważacie go za wartościowy. Być może ktoś z Waszych znajomych skorzysta z tej wiedzy, z tych poleceń, tych książek. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!